Mam takie świadectwo, może nie jakieś takie konkretne jedno, ale może tak powiem, jak nas Pan Bóg budował i błogosławił nam na tej grupce. W sumie moja grupka to nie powinna być grupka domowa, tylko grupka kościelno-leśna albo coś w tym stylu, ale ogólnie grupka domowa. Może zacznę od tego, że jak to się zaczęło, bo to jest takie dla mnie wielkie świadectwo. Pan Bóg mnie uczył wiary. Kiedy było ten cały temat, żeby tworzyć takie grupki, to ktoś mi zaproponował, żebym zrobił tą grupkę dla młodzieży. Mi w sumie też to w sumie wskoczyło do głowy, taki pomysł, żeby jakoś wziąć takie młodsze osoby. No i w sumie wszystko super się zaczęło, wszystko zapisałem tam i zorganizowałem i było ok. No ale potem tak sobie pomyślałem, no gdzie ta dzisiejsza młodzież może przyjść w tygodniu, spotkać się na grupce? Przecież każdy ma szkołę, ja mam maturę, jeszcze się na takie coś wcisnąłem. Teraz są egzaminy, każdy się uczy, mało kto może znaleźć w ogóle czas jakikolwiek, a tutaj na grupkę jeszcze będą wszyscy przychodzić, nie? No i tak byłem trochę załamany i potem myślałem, a dobra, najwyżej to od razu się rozpadnie i ten. I widzę, że to taka moja niewiara była, a Pan Bóg mnie właśnie w tym wszystkim uczył i pokazał mi niesamowite wsparcie w tym wszystkim, bo na pierwszą grupkę nieoczekiwanie, bo modliłem się o 8 osób, przyszło 14. No ale potem sobie oczywiście wymówki moje, takie głupie myśli przyszły, że no, bo teraz są jeszcze ferie, to pewnie wszyscy przyszli, a przyjdzie szkoła, to zaś nikogo nie będzie. No to Pan Bóg odpowiedział w taki sposób, że na następną grupkę przyszło jeszcze jedna osoba więcej, było nas 15. już podczas szkoły, więc dla mnie to było niesamowite błogosławieństwo i Pan Bóg uczył mnie takiej właśnie wiary, że kiedy On do czegoś powołuje, kiedy On do czegoś prowadzi, no to On też to zaopatruje w różne rzeczy. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Na pewno to był taki niesamowity czas pod takim względem, że ja powiem coś takiego osobistego. Ja od 11 lat modlę się o pewną sprawę. Nie chcę mówić dokładnie o jaką, ale walczę już bardzo długo i czasem naprawdę człowiek nie ma na to nadziei i siły. I kiedy zaczęliśmy się modlić o tę sprawę na grupce, dokładnie w tym samym momencie Pan Bóg zaczął działać. I przychodzą naprawdę niesamowite, takie dla mnie niesamowite cuda, które się dzieją w tej sprawie. Jak się to wszystko dopełni, to wyjdę i powiem świadectwo może takie pełne, ale Pan Bóg naprawdę chce działać i w kilku takich sprawach, o które modliliśmy się na grupce, okazywało się, że Pan Bóg daje piękne zwycięstwa, daje spełnia nasze modlitwy. To było takie naprawdę błogosławione, że na przykład, że 15 osób, na przykład młodych, którzy dopiero gdzieś zaczynają swoją drogę z Bogiem, potrafi się modlić, potrafi walczyć, potrafi się wspierać. I myślę, że to właśnie był cel tej grupki i dziękuję za to Bogu i Bogu niech będzie chwała. Może tak krótko i takim prostym świadectwem, ale zachęcam, jeżeli ktoś się nie zaangażował w grupki, to taki czas, kiedy naprawdę można się wielu nauczyć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja chciałam zacząć swoją przemowę od tego, że naszą grupkę domową otworzył Wasyl razem z Lenką. Oni byli tymi, którzy się zapisali do tych otwartych domów. I w związku z tym, że stoję tutaj ja jako przedstawicielka naszej grupy, to tak może trochę powiem, jak to wyglądało z mojego punktu widzenia. Więc było to tak, że jak usłyszałam, że Wasyl otwiera grupę, to tak pomyślałam, no fajnie, przyjechał z Ukrainy, nikogo tu nie zna, a już potrafi się zaangażować, już ma takie pragnienie, żeby się jakoś zintegrować, zjednoczyć ze zborem, to gdzie my jesteśmy? No ale w zasadzie na tym moim wstydzie się skończyło i stwierdziłam, że nie, no nie chcę mi się przyłączać do tej grupki, bo zawsze miałam taki opór, że jak się przyłączę do jakiejś grupy, to będzie to takie zobowiązanie, że teraz tak przyjdzie ten wtorek czy środa i trzeba po prostu tam iść. I znowu będzie kolejna środa i znowu będą oczekiwać, że ja tam pójdę, a może ja nie zawsze mam na to czas czy siłę, czy no nie wiem, ochotę. Ale powiem Wam jeszcze coś takiego, że Pan Bóg jest niesamowicie, ma niesamowite poczucie humoru. I powiem Wam, jak mnie złamał do tego, żeby do takiej grupy przyjść w ogóle na samym początku. Kiedyś jeszcze, nie wiem, 12 lat temu była w Równi taka grupka prowadzona też przez tutaj ludzi ze zboru. I byliśmy z Tomkiem zaproszeni na tą grupkę.
No i może tak ze 2 czy 3 razy poszliśmy. No w zasadzie było fajnie, no pomodlili się, pośpiewali, poopowiadali, każdy tam jakieś swoje przeżycia. Ale stwierdziłam, no właśnie tak jak wam mówiłam na początku, że nie chce mi się każdego piątku tam do nich chodzić. No nie czuję takiej potrzeby. I powiedziałam wtedy Bogu tak, przewrotnie, bo zakładałam wtedy, że Pan Bóg tego nie zrealizuje na pewno. I powiedziałam, no Panie Boże, no chyba żeby pastor otworzył grupę, to może ja bym się łaskawie przekonała, żeby pójść na taką grupę. Ale wiedziałam z założenia, że to jest raczej niemożliwe, no bo gdzie pastor, który jest zawsze zajęty, pewnie już nie ma czasu na to, żeby grupę tworzyć albo na taką grupę chodzić. No i wyobraźcie sobie, że właśnie przed otwarciem tego domu u Wasyla zadzwonił do mnie Boguś. I mówi, czy chcemy przyjść na grupę, bo oni razem z Bogusią idą do Wasyla, no przecież to jest u was za miedzą, możecie przyjść na kawę. I wtedy przypomniało mi się to, co właśnie mówiłam Bogu, no chyba, żeby pastor otworzył grupę, to bym poszła. I w zasadzie już się czułam tak przymuszona i tak po prostu, no czułam taką presję Ducha Świętego, że no Boże, no chyba bardziej otwarcie nie możesz do mnie powiedzieć, że mam tam pójść. No więc tak się stało, no wzięliśmy rodzinę i poszliśmy na tą grupkę domową. Ponieważ mam tylko 5 minut, jak zostało mi to powiedziane, przygotowałam bardzo krótką prezentację, którą wam chciałam pokazać, bo to jest w takim wielkim skrócie pokazane to, jak do mnie Pan Bóg przemówił przez tą grupę, co mi przez tą grupę pokazał. To jest taka zagadka, to jest mapa i mapa ta przedstawia naszą Równię. To są ulice, które są w Równi. I zobaczcie, jak Pan Bóg nas niesamowicie połączył. Jest ulica osiedlowa w Równi. Jest ulica osiedlowa i mamy Bogusię i Bogusia, którzy chodzą do nas na grupkę. Potem jest ulica przelotowa. To są 2 przecznice dalej, rzut beretem. Jest Janek, Lucyna i Patryk. Potem zaraz dalej skręca się, jest ulica skrajna. Na ulicy skrajnej jestem ja, Tomek, Natalka i Adaś. Zaraz można powiedzieć za miedzą, w zasadzie no jest to już Ustroń, mieszka Wasyl. Lena, Maria i Wowa. Kawałeczek dalej są Pasieki, no mieszka Sławek. Potem przechodzi ulica Ustrońska, jest Darek i jest Renia. I to był niesamowity obraz, który pokazał mi Pan Bóg, jak połączył nas, sąsiadów. My w zasadzie mieszkamy od siebie wszyscy, no czasami 2 ulice dalej. A nigdy do tej pory żeśmy się nie spotykali. I to jest takie niesamowite, że na tej Równi jeszcze pewnie mieszka więcej ludzi, którzy mogliby do nas dołączyć, czy w okolicy nas. Więc jeżeli ktoś jest, to zapraszamy. Pomimo tego, że jest nas już 16 osób, to myślę, że u Wasyla jeszcze jakieś dodatkowe krzesło by się znalazło. I też ta osoba może do nas przyjść. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jeszcze taka niesamowita sprawa dla mnie była. Kiedy przyszłam pierwszy raz na tą grupkę, no to widzę, jest Boguś, Bogusia, ludzie, których kojarzę i patrzę, wchodzi Renia z Darkiem. Trochę mi szczęka opadła. Mówię, no to jest niemożliwe, że to są moi sąsiedzi. Ja 3 lata siedzę za nimi w zborze i w zasadzie kojarzyłam ich tylko od tyłu. A tu po prostu przyszli oni na tą grupkę i okazuje się, że są super fajnymi osobami. I mówię, Boże, to czemu przez 3 lata nawet dzień dobry, żeśmy sobie w zborze nie powiedzieli. Więc chciałam wam też powiedzieć, że grupa, do której się należy, daje też taką możliwość dla każdego z was, żeby po prostu zaistnieć w zborze w sensie takim, żeby nie czuć się anonimowo, bo ja już to kiedyś mówiłam, że tyle lat chodziłam do zboru i zawsze byłam anonimowa. To jest na zasadzie wyszła, przyszła, czy byłam, czy nie, to w zasadzie czasami może nawet nikt nie zauważył. A teraz przychodzimy do zboru, nawet mówiła to Lenka, też kiedyś jako świadectwo patrzy, o, siedzi Tomek, siedzi Ola, tego znam. Zaraz człowiek jakoś się tak lepiej czuje. Zaraz jest taki jakiś bardziej pozytywnie nastawiony. No poza tym to, co Bóg czynił na naszej grupce, to jest to, jak wysłuchiwał naszych modlitw już od samego początku. No bo tak jakby charakter tych spotkań był narzucony, że najpierw musieliśmy tam na kilka pytań odpowiedzieć, obejrzeć materiał, no ale później było też miejsce na takie nasze zwykłe rozmowy, co tam kogo słychać, kto ma jakie problemy. I tak jak dla mnie osobiście Pan Bóg wetknął we mnie taką niesamowitą jakąś siłę czy determinację po jednej z modlitw, to było przed dniami skupienia, kiedy opowiedziałam właśnie ludziom na grupce, że mam taką osobę, która bardzo leży mi na sercu, chciałabym, żeby na takie dni skupienia przyszła.
ale nie mam odwagi do niej pójść. Znamy się już tyle czasu i no i tak trochę głupio mi, no jak ja mam zacząć tą rozmowę z nią. I wiecie co, po tej modlitwie wydarzyło się dla mnie coś tak niesamowitego. Ja dostałam takiej energii, takiej odwagi, że po prostu było mi wszystko jedno, co ona o mnie pomyśli. Po prostu pojechałam do niej, powiedziałam jej o Bogu, powiedziałam jej o możliwości, która jest dla niej, dla jej życia. Co prawda jeszcze z tego nie skorzystała, ale pierwsze lody zostały przełamane. No poza tym myślę, że każda osoba z grupy mogłaby jakieś świadectwo powiedzieć, czego Bóg wysłuchał już w jej życiu, bo były modlitwy i o pracę, były modlitwy i o zdrowie i wiem, że to wszystko już gdzieś tam jest w jakiś sposób rozwiązane. No dla nas niesamowite w tej grupce jest to właśnie, że my jesteśmy sąsiadami z zamiedzy, że nagle odkryliśmy to, że nasze dzieci mogą się razem bawić, bo mieszkają za miedzą. Niesamowite dla mnie było to, że nawet jak ja czasami już miałam takie wrażenie, że kurczę, znowu wtorek, no trzeba jeszcze patyki pograbić na polu, trzeba coś zrobić, może dzisiaj nie pójdę, to przychodzi do mnie Natalia i Adaś i oni już po prostu czekają, bo oni chcą iść na tą grupkę. Więc nawet dzieci się tam między nami dobrze czuły, chociaż w zasadzie no, to był czas taki bardziej dla dorosłych przeznaczony. I dlatego chciałam też powiedzieć każdej osobie z was, która tutaj jest, żebyście się odważyli, bo jest to po prostu decyzja. Podejmujesz decyzję, czy chcesz należeć do jakiejś grupy, czy nie chcesz, czy chcesz się odnaleźć w tym zborze, czy nadal chcesz być anonimowy. A taką decyzję Bóg wynagradza i wierzę w to, że jeżeli już raz taką decyzję podejmiesz, to Pan Bóg ci nie pozwoli po prostu odejść. No nie będziesz chciał odejść. Tutaj było tak fajnie, dziękuję Duchowi Świętemu, że komuś z was podpowiedział taką możliwość, znaczy stworzenie czegoś takiego jak te otwarte domy, bo było to tak sprytnie w cudzysłowie przemyślane, bo było powiedziane, spotykamy się przez 2 miesiące tylko. To jest taki projekt. No i w zasadzie potem już nie musimy się spotykać. Ale wiecie co, no, wszyscy z nas na ostatnim spotkaniu stwierdzili, że no, tak trochę bez sensu byłoby to przerwać. Ani jedna osoba się nie wyłamała. Każdy z nas chce spotykać się dalej. I chciałam wam powiedzieć tym osobom, które może się boją, nie wiem, może nie chcą do czegoś takiego się przyłączyć. To nie jest jakieś wielkie zobowiązanie. Nie ubędzie wam dnia, nie ubędzie wam tygodnia. No jest to po prostu mile spędzony czas. Przychodzimy, możemy napić się razem kawy, możemy poopowiadać, a przy okazji możemy się wspólnie pomodlić. Więc na pewno nie jest to czas stracony. I chciałam wam jeszcze powiedzieć coś takiego, że kiedyś moja babcia mi opowiadała, no babcia już ma ponad 90 lat, więc ona pamięta, jak to było kiedyś, jak ludzie po prostu do siebie przychodzili. I ona mi mówi, to jest sąsiadka przyszła, ta zawsze pomówić, ta przyszła na chwilę posiedzieć, a ludzie też wtedy byli zajęci, byli zapracowani, ale mieli czas na relacje między sobą. I wtedy kiedyś sobie tak pomyślałam, Boże, a to z czemu tak u nas teraz nie ma? Czemu w zasadzie sąsiedzi się nie znają? A Pan Bóg dał taką niesamowitą możliwość akurat w naszej grupie, że my jesteśmy sąsiadami, którzy tak blisko siebie mieszkają. Jeszcze jedno takie świadectwo z mojego życia właśnie a propos babci. Bo moja babcia na razie jest osobą niewierzącą. No i zawsze jak chodziliśmy na grupę, no to potem jak wracałam z tej grupy, to tam się różne rzeczy działy i zawsze była obrażona na mnie, bo ty zawsze siedzisz ze z tymi swoimi. No i taka zawsze była obrażona na nas. Ale też taki fajny pomysł w naszej grupie się pojawił, że w zasadzie no nie chcemy za każdym razem obciążać Wasyla i u niego się spotykać, a to może przyjdźmy raz do Bogusia, raz do nas. I tak żeśmy się mieszali w tych spotkaniach. I powiem wam, że było spotkanie u nas w domu i Duch Święty tak niesamowicie mnie przynaglał do tego, żeby poprosić osoby, które przyjdą, żeby przyszły się przywitać z moją babcią, żeby jej pokazać, co to są w ogóle za ludzie. I faktycznie poprosiłam Bogusia, poprosiłam Wasyla i mówię, babcia, popatrzcie, o, tu są znajomi. Boguś, no wiesz, on mieszka tam 2 ulice dalej. No babcia przypomniała sobie, myślę, że na pewno znaczy, czy mamy Bogusia, czy tatę kojarzyła. Bo oczywiście nie chce się do tego przyznać, nie? Ale przecież po sąsiedzku musieli się znać. Mówię, patrzcie, Wasyl mieszka za miedzą. No wiesz, to jest ten Ukrainiec, co się do nas przyprowadził. Aha. Potem mówię, zobacz, tu są Patany, jest Lucynka. To jest córka tej i tej pani, którą ty znałaś z dzieciństwa. Ja faktycznie... Mówię, jest Darek. A wiesz, że Darek chodził z moim wujkiem do klasy? No, co też ty nie powiesz? I powiem wam, że zobaczyła, że my po prostu jesteśmy normalni. No, normalni ludzie, którzy mieszkają koło niej. A pomimo tego możemy się spotykać też w, no, w inny sposób. Możemy się spotykać na modlitwie i
i być takimi sąsiadami nie tylko właśnie przez płot, dzień dobry, co słychać, tylko no tworzyć taką wspólnotę. Nie wiem, to wszystko, nie wiem, czy Tomek coś chce powiedzieć. Tak podsumowując, wszystko co powiedziała Ola, faktycznie musielibyście ją znać tak dobrze jak ja, żeby wiedzieć, że to dla niej był cud. Ewidentny cud, to przełamanie się i pójście do kogoś i wyjście, więc Pan Bóg działa. Grupy domowe to nic nowego. To Chrystus rozpoczął. To On założył Kościół i to On sprawił, że już ludzie od samego początku gromadzili się po domach i spotykali się dzień w dzień. Więc jaką my mamy dzisiaj wymówkę, żeby się nie spotkać raz na tydzień? Praktycznie żadnej. Tak jak powiedziała Ola, ani czas nie może stanąć na przeszkodzie, ani nasze lenistwo, nic. Nie mamy żadnego, że tak powiem, usprawiedliwienia, a na pewno jest jedna rzecz stuprocentowo pewna. Jeśli nie przyłączymy się do żadnej grupy, to okradamy się z błogosławieństwa. Dlatego, że Bóg tam działa, Bóg tam jest i Bóg czyni swoje cuda. Czujcie się zachęceni. Wiecie co, chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo też tak o tym myślałam, jak się zastanawiałam, co wam powiedzieć. Bo na tych grupach domowych temat był taki odkrywanie Kościoła na nowo. No to chciałam wam powiedzieć, że w zasadzie niczego nowego nie odkrywamy. Teraz Tomek to powiedział. No bo ludzie się zawsze spotykali, a dlaczego nie mogą spotkać się ludzie wierzący ze sobą na wspólnej modlitwie, spotkać się po to, żeby później mieć w zborze lepsze relacje. I jeszcze taka jedna myśl, gdzie zastanawialiśmy się tam na którymś spotkaniu, co ja robię w zborze, co mogę zrobić dla zboru i tak dalej. Jaka jest służba w zborze, jaką ja mogę podjąć służbę w zborze. I ja też do tej pory tak myślałam, że no w zasadzie jaką? Nie wiem, witać, nie witam, bo już to ktoś robi. Tu ktoś śpiewa, ja nie umiem, to tego nie będę robić. Ktoś w kuchni robi, no to już to robi. No w zasadzie, czy jest jeszcze jakaś służba w zborze, którą można robić? Może dla mnie już akurat nic nie ma. To powiem wam, że to jest jedno wielkie oszustwo, bo nasza obecność w zborze jest naszą służbą. Podarujcie kogoś uśmiechem, nie wiem, podajcie mu rękę, jak przyjdzie, fajnie, że jesteś. Wasza obecność, wasze nastawienie jest niesamowicie ważne. Jest to niesamowicie ważna służba, szczególnie dla tych, którzy przyjdą kiedyś z zewnątrz, dla nowych ludzi, żeby się właśnie dobrze czuli wśród nas. Więc nigdy nie dajcie sobie mówić, że nie macie żadnej służby w tym zborze, bo ja uważam, że to jest bardzo ważna służba. Służba tego, żeby kogoś odwiedzić, żeby do kogoś pójść, żeby do kogoś przemówić. Ja pamiętam sama na początku, jak przychodziłam tu jako nowa, to też zawsze wypatrywałam potem gdzieś tych ludzi, którzy już kiedyś się do mnie w poprzednią niedzielę uśmiechnęli. Mówię, o fajnie jest ta osoba, o fajnie, to już nie jestem taka sama. Więc bądźcie uśmiechnięci, bądźcie otwarci, nie wychodźcie tylko i nie wchodźcie, nie wychodźcie. Obejrzyjcie się, czy ktoś koło was siedzi. Po prostu podajcie mu rękę, żeby zaczął się czuć dobrze. A jak zacznie się czuć wśród nas dobrze, to zapragnie być jednością z nami, a dopiero w momencie, jak będziemy jednością, to damy radę coś zrobić wspólnie, czy wyjść na miasto, no bo wtedy człowiek nie będzie się czuł taki sam, a co ja to robię? Nie, ja robię to ze wszystkimi. Właśnie poprzez, choćby poprzez swoją obecność na razie. A potem może znajdzie się jakaś inna służba, może coś wpadnie ci do głowy, może jakiś pomysł na to, co możesz jeszcze robić. Także dziękuję. Witajcie, kochani. Może na początek przedstawię naszą grupkę, gdyż chyba nie wszyscy się znacie. Zacznę od lewej strony. Jest Angelika, Basia, Dorotka, Ula, Paweł i mój Łukasz. Jest dla nas ogromną przyjemnością, że możemy z wami podzielić się tym, co Pan Bóg czyni w naszym życiu i jak to On sam powołał do istnienia naszą grupkę, bo to tylko dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi nasza grupka powstała. Jesteśmy Mu z tego powodu bardzo wdzięczni. Kiedy jakiś czas temu, kilka lat temu modliłam się o to, jakie zadanie Pan ma dla mnie tu na ziemi, w jaki sposób chciałby mnie użyć i jaką służbę ma dla mnie, zobaczyłam, że z wielką radością dzielę się z innymi świadectwem Bożego działania, Ewangelią i tym, co Pan Bóg uczynił w moim życiu. To, że Pan Jezus umarł na krzyżu za każdego człowieka i nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby każdy człowiek doszedł do upamiętania i poznania prawdy. Pan Bóg uwrażliwił moje serce na
dzielenie się Ewangelią tam, gdzie mnie posyła, czy wśród rodziny, wśród przyjaciół, znajomych, czy też w pracy. Werset z Ewangelii Marka 16:15 stał się dla mnie taką zachętą na każdy dzień, aby idąc na cały świat głosić Ewangelię każdemu stworzeniu, bo kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ten będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten będzie potępiony. I zobaczyłam, że warto jest siać ziarno Słowa Bożego wszędzie tam, gdzie nas Pan posyła, że przyjdzie czas, kiedy owoce tego siania będą zbierane dla Pana. Pamiętam, kiedy w ubiegłym roku w ciągu wakacji pojechaliśmy na Mazury z rodziną, odwiedziliśmy tamtejszy zbór i słowo było głoszone na temat prawa siewu i zbioru. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tydzień później na ten sam temat była usługa zwiastowana w zborze w Skoczowie, a dwa tygodnie później tutaj w zborze. I zobaczyłam, jak Pan trzykrotnie w różnych miejscach Polski podkreśla, że ważne jest dzielić się Ewangelią, że pomimo nie widzimy, żeby nasi znajomi czy rodzina od razu się nawracali, z nami było tak samo. Ja pamiętam, że dzięki cioci Stasi, która tyle lat mi głosiła Ewangelię, dopiero kiedy Duch Święty pobudził moje serce i dotknął mojego sumienia, po wielu latach się nawróciłam. Dlatego zobaczyłam, że nie możemy się poddawać, nie możemy patrzeć na swoje niemożliwości, tylko patrzeć na potężnego Boga, że przyjdzie taki czas, kiedy ludzie będą oddawać swoje życie Panu Jezusowi. I tak też się stało, kiedy w grudniu po raz kolejny zaprosiliśmy naszych przyjaciół. Wcześniej to były koleżanki z pracy, teraz nasi przyjaciele. Zaprosiliśmy ich w grudniu na chrzest wodny, dni upamiętania. Był Sylwester, koncert noworoczny. Oni z chęcią przyjęli zaproszenie. Przyjechali tutaj, tak są po dzisiaj, spodobało im się. Słowo Boże dotknęło ich serc, przemienia ich życie. Zapragnęli iść za Jezusem. W czerwcu pragną przyjąć chrzest wodny. I jesteśmy Bogu tak wdzięczni za to, że warto było naprawdę te lata mówić im, mówić o wielkim, potężnym Bogu, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Tak się cieszę z każdej osoby, dlatego że Słowo Boże mówi, że niebo raduje się z każdego jednego opamiętanego grzesznika. Tu tak wiele osób jest, które zawierzyło Jezusowi, także Jemu oddaję chwały za to, co On uczynił. A teraz Boże powiem, jak wyglądają nasze grupki. Kiedy w lutym została ogłoszona w zborze akcja otwartych domów, po raz kolejny bardzo się ucieszyliśmy, dlatego że to Pan Jezus przygotował ten czas dla nas. Mój mąż od wielu lat uczestniczył na grupkę dla mężczyzn, natomiast my jako małżeństwo nie mieliśmy takiego czasu. I właśnie Pan otworzył nasz dom, przyprowadził ludzi. Każdy bardzo się ucieszył, że wreszcie możemy taki dzień, kilka godzin w tygodniu spotkać się razem, aby mówić o Bogu, mówić o tym, co robi w naszym życiu, zachęcać siebie nawzajem, pocieszać, budować, móc przynosić siebie na rękach modlitwy, być dla siebie wsparciem, szczególnie kiedy nasi przyjaciele są na początku drogi za Bogiem, mają wiele pytań, możemy sobie usługiwać nawzajem. Cieszymy się bardzo, bo na pierwszym spotkaniu zobaczyliśmy, że to trwa około 4-5 godzin. Nie możemy się rozstać, nie możemy przestać ze sobą mówić na temat Boga. Bardzo nas ucieszyło, że nasi przyjaciele zdecydowali się też otworzyć swoje domy dla nas. Żebyśmy nie tylko u nas siedzieli, ale też spędzali czas u Basi Rafała, u Uli i Pawła. Cieszę się, bo może to jest początek tego, że kiedyś u nich będą otwarte domy i będą znowu kolejnych ludzi zapraszać do siebie. Nie wiem, jak Pan tego użyje. Tak jak powiedziałam, na tych grupkach przygotowujemy się do tego starannie. Gospodarze przygotowują jakiś ciepły posiłek, bo skoro tyle godzin spędzamy ze sobą, żeby nikt nie był głodny, ktoś tam piecze ciasto, przynosimy jakieś przekąski, napoje, owoce. A naszym najważniejszym gościem jest zawsze Pan Jezus Chrystus i to o Nim dzielimy się. Mówimy, co przeżyliśmy w ciągu tygodnia, jak Pan Bóg dotykał naszych serc, jak odpowiadał na modlitwy.
I dziękujemy bardzo za wszystkie te tematy, które były przygotowane na temat odkrywania Kościoła na nowo, dlatego że jest to bardzo na czasie. Mogliśmy się uczyć, jak w praktyczny sposób móc służyć Bogu i służyć sobie nawzajem. Jak być świadectwem wszędzie tam, gdzie nas Bóg posyła. Nie tylko czy w pracy, czy wśród znajomych, wśród przyjaciół, żebyśmy nie milczeli, żebyśmy chcieli głosić Pana Jezusa, żebyśmy swoją postawą pokazywali, swoimi świadectwami, co On robi w naszym życiu, jak nas przeprowadza przez różne doświadczenia. Żeby ci ludzie nie zginęli, którzy są wokół nas, bo jak my nie powiemy, to kto się z nimi podzieli Ewangelią. Fajne jest też to, że skoro chcą nam usługiwać nasi przyjaciele, już Pan ich pobudza do tego, żeby zapraszać, otwierać swoje domy. Fajne jest to, że oni już otwierają swoje usta i w swoich rodzinach też się dzielą Ewangelią. Ostatnio Rafał, bo nie ma dzisiaj Rafała z nami, Tosi, są chorzy, zostali w domu, zaprosił swoją babcię 80-letnią. I wiecie, ona od razu się zgodziła. Przyjechała tutaj, oddała swoje życie Panu Jezusowi. To jest niesamowite, bo zauważyłam, że my jako ludzie czasami ograniczamy Boga swoimi możliwościami. Tym, że starszy człowiek, że on już jest w tym kościele tradycyjnym i nie będzie chciał przyjechać, a co powie rodzina. My się nie mamy patrzeć na siebie czy na nasze niemożliwości, ale powinniśmy patrzeć na wielkiego Boga, bo to On dotyka serc, to Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, a my musimy dzielić się tą Ewangelią z naszymi najbliższymi. Świadectwo to nie byłoby w pełni prawdziwe i kompletne, gdybym nie powiedziała o tym, że i wróg próbował nas poróżnić. Był taki czas, kiedy zasiał z powodu błahego powodu taki niepokój między nami, ale dziękujemy Panu Jezusowi za Jego słowo, w którym znajdujemy rozwiązanie i znajdujemy zwycięstwo, bo wiemy, że jesteśmy na wojnie duchowej i walczymy nie z krwią i ciałem, ale ze zwierzchnościami niebieskimi i dzięki Słowu Bożemu wiemy, jak pokonywać ataki złego, jak miłością sobie wybaczać i jak odnosić zwycięstwo w takich sytuacjach. Kochani, tych, którzy jeszcze nie należą do żadnej grupki, chciałabym zachęcić, żeby modlili się o takie miejsce dla siebie, bo naprawdę warto spędzać czas z innymi osobami, które kochają Boga, mieć takie wsparcie w drugiej osobie. W ciągu tygodnia posyłamy do siebie Słowo Boże, słowo zachęty. Jeżeli ktoś coś trudnego przeżywa, to możemy podzielić się, zachęcić, jakoś zbudować wzajemnie. Nie wyobrażam sobie, gdyby ta grupka miała przestać działania. Chcemy się nadal spotykać i wiemy, że to jest od Pana. A nas wszystkich chcę zachęcić, aby tam, gdzie nas Pan stawia, żebyśmy przyznawali się do Jezusa, żebyśmy czy swoim słowem, czy postawą pokazywali na Boga. Dlatego, że żniwo jest wielkie, a robotników jest mało. Prośmy Pana żniwa, aby wysyłał swoich robotników na żniwo. Służba nasza niech będzie dla nas wielką przyjemnością, przywilejem, bo wiemy, że służymy potężnemu, wspaniałemu Bogu. Amen.